Cześć, mówi Szymon. Dzisiaj wam okażę, jak przyspieszyć render w programie Soft Image, bo tam są takie opcje, które mogą wam pomóc przy przyspieszeniu renderu. Jak idziecie do render, render settings, render options. I już powiem, jak mamy final gather, są chyba jest ile ich opcji? Zaraz, 2, 3, 4, 5. Chciałem omówić ostatnią opcję, bo mamy też tom. Mamy tom. Ale ostatnie opcje są tyle ciekawe, że jak dałem wartość 3, to render znacznie przyspieszył. A jest lekko zaszumione, ale to nie szkodzi. Jak się przyjrzycie, inne opcje mam włączone. Czekajcie, jeszcze sprawdzę opcję Legacy. Opcję Expert. Ilość tych rays. Promienić, jak się to tłumaczy, dokładność. To jest coś takiego jak cycles. Jak damy wartość 3, to będzie leciutko zaszumiona. Natomiast przy wartości 1 będzie bardziej zaszumiona, ale czas renderingu będzie znacznie szybszy. Natomiast mam też włączone GI and Acoustics, Global Illumination. To dodatkowo powoduje, że jasno jest. Photon Search Radius. Także światło u bokach się rozchodzi. Global Illumination Accuracy, dokładność. Nie będę teraz sceny renderował, bo muszę iść do spania. Pokażę wam mój rower. Tutaj robiłem spawy w rowerze. Jeszcze muszę to, tutaj też to spawałem. Rower był modelowany w Blenderze, ale jego zaimportowałem do Soft Image programu. To jeszcze trzeba będzie naprawić i z tym połączyć. Tutaj też zrobiłem u dołu spawy, bo te elementy były osobne. Ale chciałem spaw zrobić. Także mam nadzieję, że wam pomogłem. Bo to jest... Odkryłem, że jak zmniejszycie tą wartość file na gaderze, to render będzie znacznie szybszy.